Wielu z Was zadaje sobie pytanie, jak bardzo Tobin musi być zarobiony na HashBMX. A więc postanowiłem odpowiedzieć na nurtujące Was pytanie i ujawnić wnętrza czterech tajemniczych szuflad mojej szafki. Oto i one. Pierwsza. Kolekcja filmów. Raczej tych świeższych, nowszych. Tych, które uważacie za super bangery. Deadline, Federal, Dub, Animal, Ruden. Idźmy dalej. Druga szuflada. To, co kochacie najbardziej. Naklejki i inne gadżety. Okulary, breloki. Idźmy dalej. Trzecia szuflada. O, tutaj wsparcie od sponsora. Vibe, dużo picia. Ale idźmy dalej. Czwarta najważniejsza szuflada. Oto ile dorobiłem się na HashBMX. To są pieniądze od sponsorów. Rozwiałem Wasze wątpliwości? Bardzo się cieszę.